przyjemność pracować w komendzie tego zlotu i warto podkreślić, że ten zlot nie wziął się z powietrza. Był przygotowany przez sztab ludzi, był przygotowywany przez 2 lata. Pomysłodawcą tego zlotu był druh harcmistrz Tomasz Reimer, który też zajął się organizacją tego zlotu od strony samego pomysłu. On zebrał cały sztab, wymyślił, kto się będzie czym zajmował oraz znalazł to cudowne miejsce, Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Supi. Po raz pierwszy miała miejsce na tym terenie taka impreza i nie mam wątpliwości, że to miejsce już na dłuższy czas stanie się miejscem otwartym dla harcerzy, które będziemy mogli odwiedzać. No i chciałbym w imieniu komendanta, który teraz ma swoje ważne obowiązki, które nie pozwoliły mu uczestniczyć tutaj w mszy zlotowej, podziękować bardzo serdecznie całemu sztabowi, który pracował. Było to ponad 20 osób, całej drużynie sztandarowej, która pracowała, też ponad 10 osób, całemu harcerskiemu patrolowi porządkowemu, to jest ponad 30 osób ze Starachowic, no i z Ostrowca Świętokrzyskiego ratownikom. Razem stworzyliśmy naprawdę wydarzenie, które będzie pamiętane przez harcerzy i harcerki i razem stworzyliśmy taki skład, który na pewno będzie tworzył podobne wydarzenia w latach przyszłych.